Cześć, witajcie. To jest drugi kwadrans z The Sims 4. W pierwszym wzięliśmy postać i wbudowaliśmy jej dom, a teraz zajmiemy się samą rozgrywką. Jak widzicie, nad postacią znajduje się takie dymki, w których znajdują się rzeczy, jakie nasz Sim chce wykonać w tym momencie, za który dostaniemy dodatkowy bonus. Jedną z nich jest znalezienie nowej pracy, dlatego zaczniemy właśnie od tego. Jako, że wybraliśmy naszemu Simowi ambicje... Zdobycia fortuny, trzeba znaleźć mu jakiś zawód, który mu to umożliwi. Czyli w zasadzie każdy, każdy zawód w tej grze doprowadzić nas może do dużych pieniędzy, ale może zrobimy sobie trochę pod górkę i wybierzemy sobie karierę literata. Będziemy musieli naprawdę się postarać. Dużo książek czytać, dużo książek pisać. Tutaj widzimy, co musimy zrobić, żeby awansować jak najszybciej. Jest coś takiego jak codzienne zadanie. W tym wypadku to jest czytanie książek. Z tym, że właśnie nie mamy, <laughs> nie kupiłem mu półki z książkami, co teraz trzeba będzie uczynić. Tylko tutaj chyba. No i teraz nasz Sim będzie mógł czytać książki, przez co będzie mu łatwiej awansować. W wybranej karierze. Oczywiście trzeba zadbać też o to, żeby nasz Sim miał jakieś towarzystwo znajomych i tak dalej, więc warto nawet wyjść z domu, żeby zaczepić kogoś na chodniku. Nawet taka zwykła gadka o, o pogodzie może. Rozpocząć wspaniały związek itd. Tak tak Tutaj widzicie, jako że jesteśmy materialistami. Mamy nowe opcje do wyboru z typu narzekanie na wielkość telewizora. Bo mamy tam 30-calowy telewizor, powiedzmy. Nie wspomniałem o tym podczas pierwszego kwadransu, to wspomnę teraz o kwestiach graficznych. Gra wygląda dobrze, co zresztą widać nawet na zbliżeniach, aczkolwiek no nie jest to taki skok technologiczny, żeby żeby się zachwycać tym, co twórcy zrobili między trzecią a czwartą częścią. Teraz widzicie, że nasza postać przez to, że przez to, że udało jej się porozmawiać z kimś, kto również jest jakimś snobem, też takim pewnym siebie, dzięki temu i dzięki temu, że udało nam się poprzechwalać swoim majątkiem, zdobyliśmy taki współczynnik pewny siebie, i teraz mamy dodatkowe opcje w jakichś tam wielu kontaktach, wielu czynnościach. Między innymi możemy podbudować się teraz siedząc przed lustrem i podziwiając siebie, co też będziemy właśnie czynić. Spada nam energia, więc powoli trzeba będzie trzeba będzie iść spać. O, w tym momencie dostaliśmy współczynnik, że, że czujemy się nieswojo, przez to właśnie, że jesteśmy zmęczeni, więc jak najszybciej naszego Sima położymy spać, jest niedziela, więc do pracy dzisiaj rano już idziemy. I rozpoczniemy jutrzejszy dzień pracą. Tutaj mamy umiejętności naszego Sima. Oczywiście ich pojawia się cała masa. No, od charyzmy i tak dalej. Tu widzimy, jak długo będziemy żyć. Tutaj mamy pewne statystyki, w których tak naprawdę dowiemy się niemalże wszystkiego o tym, co w życiu naszego Sima się wydarzyło. Trochę irytujące jest to, że bardzo długo trzeba czekać, jeżeli nasz team śpi albo idzie do pracy, że ta najszybsza opcja przewijania czasu nie jest wciąż jakaś zaskakująco i zadowalająco szybka. No i oczywiście teraz wszystkie poranne rytuały. Mam nadzieję, że nie, nie spalę kuchni. Nie kupiłem czujnika dymu, więc wiem, co to jest ryzyko. Widzę, że pod moim domem jakieś zebranie się robi. Pewnie plotkują o nowym sąsiedzie. Może już wiedzą, że przystojniak, inteligent i warto się za niego zabrać. W grze nie ma zmywarek. To jest dziwne, bo chyba we wszystkich poprzednich odsłonach były. W czwórce nie ma, więc wszystkie talerze pustumiemy ręcznie i czekamy na to, aż pojawią się w dodatku. Najpewniej, e, dobra, trzeba iść do pracy. Być może uda nam się awansować, aczkolwiek nie liczyłbym na to, bo, bo nie zabieraliśmy się za książki. Tu widzimy, mamy współczynnik. Zły posmak, tutaj mamy opcje, które możemy wybrać w pracy. One jakby tam zmniejszają jeden aspekt, poprawiają inny, więc jeżeli na przykład pójdziemy do pracy z niewielkim poziomem rozrywki, to możemy go jakoś tam podbudować. No właśnie, tak jak w tym wypadku mamy trochę mało rozrywki, więc jak wrócimy trzeba będzie się tym zająć. Zarobiliśmy 216 simoleonów. Nie jest to dużo, aczkolwiek no, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Zadbamy teraz trochę o rozrywkę. Standardowo. Trzeba będzie też pomyśleć o tym, żeby wybrać się e, jakieś miejsce, żeby wam pokazać te słynne ekrany ładowania. No, i żeby pójść gdzieś, wyjść z tego domu. Chociaż jest tak piękne, że. Że na tym się nie chce. Będziemy ćwiczyć. No właśnie, nie, nie dostaliśmy awansu, dlatego że potrzebowaliśmy podniesienia umiejętności pisarskich, których chyba nie mieliśmy jeszcze w tamtym momencie. I tak nam mija spokojnie. Drugi dzień życia naszego Sima, i znów patrzymy i czekamy, aż skończy się noc. Tutaj widzimy właśnie wszystkie wymagania dotyczące tego dlaczego nie możemy awansować i co musimy zrobić, żeby żeby nam się to udało. Makaron z serem tym razem? Dobra. Założę się, że znów będziemy mieli współczynnik złego posmaku, no bo jeszcze nie zdobyliśmy żadnych poziomów. Tak, żadnego poziomu nie zdobyliśmy w gotowaniu. No ale to nam szybko minie, zwłaszcza jeżeli e, nadrobimy to sobie prysznicem. Tutaj telefon komórkowy to jest taka... Taki hub do wszystkiego, co możemy zrobić. Niemalże. Zaprosimy naszą koleżankę może na... Na chwilę wspólną. No wtedy natalia jest zajęta, więc. Więc zastąpimy ją sobie toaletą. Towarzystwo można e, nadrobić też komputerem, między innymi trollować na forach, e, zabawić się w Mefedrona. No ale my zachowamy jakąś tam klasę i. Porozmawiamy sobie normalnie. Widać, że towarzystwo nam rośnie. Może nie tak, nie tak mocno, jak byśmy rozmawiali z kimś w cztery oczy, ale zawsze to jest coś, a do pracy lepiej iść w dobrym nastroju. No i możemy sobie jeszcze napisać książkę w tym momencie. Na koniec, że i tak musimy zostać pisarzami, to lepiej zacząć wcześniej. Dostaćmy rachunek, tak? Tak. Mm, no to już mamy drugi poziom i o, już widzicie mamy wymaganą umiejętność pisania, wymaganą do awansu umiejętność pisania, A jeszcze wypadałoby trochę książek poczytać, no ale to już, to już nie dzisiaj. Znowu poziom rozrywki na niskim poziomie. Kolejne 216 simolonów. Nie jest nie jest źle. Aczkolwiek jak teraz zapłacimy rachunki, to stracimy to co zarobiliśmy niemalże w ciągu tych dwóch dni. Na szczęście rachunki nie przychodzą codziennie, więc jeszcze jesteśmy jakoś w stanie iść do przodu i spełniać te nasze ambicje o powiększaniu fortuny. Kolejny obiad. Kolejna szansa na to, że nasz dom spłonie. I co, zabawa strasznie nisko. Trzeba się będzie rzeczywiście wybrać gdzieś. Może do jakiegoś klubu. Tutaj mamy taki park. Tutaj mamy alejkę z. Z miejscami, które możemy odwiedzić. Więc myślę, że w tym wypadku klub nocny jest oczywistym wyborem. No i taki ekran ładowania pojawia się zawsze, gdy wychodzimy z domu. I to niezależnie czy właśnie idziemy do takiego miejsca spotkań, czy, czy idziemy do sąsiada z naprzeciwka, taki ekran będzie nam towarzyszył przy każdej okazji, gdy tylko będziemy chcieli wyjść z naszego domu. Coś jest na górze, czy na dole, tam jakiś koleś pompki robi. No nic, chciał się pochwalić. E, a my spróbujemy wykurzyć teraz wszystkich simów e, naszym żem Jako, że nie umiemy jeszcze grać na pianinie, to zobaczymy, co się stanie. Czy wszyscy uciekną, czy jednak zostaną? Zastanawiam się teraz, czy ta kobieta po prawej stronie tańczy do mojej gry, czy na tańczy do tego, co leci z głuźników. Ale myślę chyba, że nie do tego co ja z głośników. No cóż, mistrzem tańca też nie jestem. E... Aczkolwiek, no w rzeczywistości też się mniej więcej tak ruszam, więc jakiś tam poziom realizmu został zachowany i od wzorowania. Oczywiście nie można spędzić wieczoru w klubie bez dobrego drinka, a ten akurat brzmi, nazwa tego brzmi akurat dobrze. Dobra, koniec tych tańców. Jak widzieliście, można kilka rzeczy jednocześnie robić. To jest fajna sprawa. Nasza postać jednocześnie tańczyła, jednocześnie rozmawiała. W tym momencie też robią się dwie rzeczy. To znaczy, tam robimy tego drinka, bodajże. Możemy go pić, możemy z kimś jednocześnie rozmawiać. Także taka wielozadaniowość jest fajna. Można na przykład wziąć książkę i iść z tą książką do toalety. Można rozmawiać z kimś słuchając muzyki i tak dalej, i tak dalej. Więc już nie jest tak, że Musimy przerywać jakąś jedną czynność w momencie, kiedy tak naprawdę możemy robić dwie, trzy rzeczy jednocześnie. Pomysłowe, fajne i daje nam tak naprawdę więcej czasu i pozwala lepiej nim zarządzać. No i co, zostaniemy duszą towarzystwa, czy nie? No znaczy, rozmowy. Rozmowy w tłumie mają to do siebie, że bardzo trudno bardzo trudno zająć się kontaktami z jedną tylko osobą, bo zaraz jakby włącza się włącza się opcja rozmowy grupowej i nie jesteśmy w stanie zrobić coś, czegoś z to jedną osobą Sugeruję, że matka tej osoby jest lamą, jest taka opcja ale oczywiście nie jesteśmy w stanie teraz wykonać. E, ponieważ jesteśmy w grupie i zaraz jakby sztuczna inteligencja naszej postaci nie słucha nas, tylko robi coś, co jest w tym momencie. według, według niej bardziej oczywiste. Znaczy rozmawia grupowo, gdyż ludzie inni inni simowie się do niej odzywają i im odpowiada. No i zabawa nam niestety nie urosła. Nasz Sim ma jakieś dziwne zachcianki które będę musiał później spełniać, a tymczasem żegnam Was. Dzięki za uwagę. Cześć.